Praktycznie rzecz biorąc, Kościół angielski przyjął protestantyzm dopiero podczas długiego panowania, czyli 1558-1603 Elżbiety I, choć zachował sporo z katolickiej struktury organizacyjnej. A skąd tam w Anglii katolicka struktura organizacyjna? No to może pozostałość, bo to przecież Kościół jest stary. Katolicki, papież stary. A czy ty wiesz, że mają go wyświęcać? Jakiś facet na motorze coś jechał tam w Radiu Maryja Kraków. Odrzucił posłuszeństwo wobec papieży, celibat duchownych, spowiedź i inne katolickie zwyczaje, ale zachował ustrój episkopalny, czyli hierarchię składającą się z arcybiskupów i biskupów, a także zakony męskie i żeńskie. Ten konserwatyzm wywołał spore niezadowolenie. To też pojawiły się różne odszczepieńcze ugrupowania. Pytanie: Purytanie domagali się głębszych reform, mających oczyścić Kościół ze wszystkich praktyk katolickich. Separatyści i independenci zaś obstawali przy tym, aby kierownictwo w Kościele sprawowali miejscowi starsi, czyli prezbiterzy. Wielu dysydentów uciekło do Holandii lub Ameryki Północnej. Zobacz, widziałeś? Gdzie zakładali kościoły kongregacjonalistów i baptystów. A tylko Polaczki tutaj biedne, to nie miały pieniędzy na te podróże. Ponadto w Anglii George Fox 1624-1691 powołał do życia Towarzystwo Przyjaciół Kwakrów, a z inicjatywy Johna Wesleya 1703-1791 powstało wyznanie metodystów, pan przedstawienie poniżej. Henryk VIII miał 6 żon. Jego pierwsze małżeństwo zostało wbrew woli papieża unieważnione, a inne zakończyło się rozwodem. 2 żony zginęły na szafocie, a 2 zmarły śmiercią naturalną. W niektórych przekładach Biblii greckie słowo episkopos jest tłumaczone na biskup. Starszy. Początek odstępstwa, no to widzisz, drugi wiek naszej ery. Ale to jeszcze nie był Kościół rzymskokatolicki. Kościół rzymskokatolicki, 4-5 wiek. Jakie skutki przyniosła reformacja? Omówiliśmy już 3 główne nurty reformacji. Luterański, kalwiński, anglikański. Spróbujmy więc ocenić jej osiągnięcia. Z pewnością zmieniła bieg historii świata zachodniego. Reformacja rozbudziła w ludziach wyższe pragnienie wolności oraz chęć rozwijania cnót obywatelskich. Wszędzie, gdzie rozprzestrzenił się protestantyzm, masy lepiej uświadamiały sobie własne prawa, napisał John Hurst w książce Short Story of the Reformation. Zaraz dzieje w reformacji. Wielu uczonych uważa, że bez reformacji nie udałoby się stworzyć znanej nam dziś cywilizacji zachodniej bez reformacji. Tak czy inaczej, warto zadać sobie pytania. Czego reformacja dokonała pod względem religijnym? Co wniosła w ludzkie poszukiwania prawdziwego Boga? Największe osiągnięcia reformacji bez wątpienia polegało na udostępnieniu prostym ludziom Biblii w ich własnym języku. Po raz pierwszy dostali do rąk kompletne Słowo Boże, mogli więc je czytać i karmić się duchowo. Ale poznanie Biblii to nie wszystko. Czy reformacja poprzestała na uwolnieniu ludzi od jarzma władzy papieskiej? Czy może wyzwoliła ich też z pęd błędnych nauk i dogmatów, w których niewoli byli trzymani od stuleci? Niemal wszystkie kościoły protestanckie podpisują się pod tymi samymi wyznaniami wiary, nicejskim, atanazjańskim i apostolskim, popierającymi dogmaty głoszone od wieków przez katolicyzm. Na przykład nauka o Trójcy, duszy nieśmiertelnej czy ogniu piekielnym.
takie niebiblijne koncepcje wypaczyły obraz Boga i Jego zamierzenia. Zamiast pomóc w poszukiwaniu prawdziwego Boga, owe liczne sekty, bo teraz katolicy mówią, że oni, że ich jest dużo, to że nie sekty, nie? A to okazuje się, że te sekty są wielkie, były. I wymagania powstałe pod wpływem reformacyjnego ducha wolności pchnęły ludzi w najrozmaitszych kierunkach kaszlowych. Ta różnorodność i zamęt skłoniły wielu do zwątpienia w istnienie Boga. Czym się to skończyło? W XIX wieku świat zaczęła ogarniać fala ateizmu i agnostycyzmu. Czyli po prostu agnostycyzm, no wiecie co to jest? Człowiek może wierzyć w Boga, ale nie musi. On się nad tym nie zastanawia. Przyjrzyjmy się temu w następnym rozdziale. No właśnie. Nowożytny brak wiary, czy dalej poszukiwać Boga. Czyli to kiedyś nas tych pionierów uczyli, że co to jest agnostycyzm. Że bardzo wiele ludzi jest takich, którzy żyją jak świnie i to ich tam nie interesuje, czy ten Bóg jest, czy nie jest. A może jest, a może nie jest. No właśnie, o. The sources of modern atheism. Bóg nie interesuje się już ludźmi, jak dawniej. Coraz rzadziej myślą o nim w życiu codziennym lub przy podejmowaniu decyzji. Zastąpiły go inne wartości. Dochody i wydajność. O ile kiedyś może uważano, iż nadaje sens wielkiej działalności człowieka, o tyle dzisiaj został zepchnięty do ciemnych lochów historii. Bóg zniknął ze świadomości ludzi. I nawet ten ksiądz Rydzyk mówił, że nie usuwajcie Boga z serc waszych. No to czyli, że ten ksiądz Rydzyk też dużo dobrego, nie? Nawet można go nie lubić. Czytam, że jakiś tam półżyd, czy jakiś coś, ale dlaczego, jeżeli ktoś w tego Boga wierzył, to dlaczego miałby go usuwać? Niech ma te tradycje swoje. Mówi, o, bo choinka to tradycja. Ja mówię, do czego? Do żarcia? Do chlania? No. Może jakieś tradycje, jakieś coś, trzeba procencik tam sobie zostawić. No. Takie, tu są właśnie te ciekawe książki. No niedawna, że Bóg odgrywał znaczącą rolę w życiu mieszkańców Zachodu. Kto chciał być akceptowany przez społeczeństwo, musiał dawać dowody wiary w Boga. Także nawet ludzie, wiesz, jak się wypisywali z kościoła, wiesz co robili? Musieli pójść do kościoła i powiedzieć, że nie będą dawać pieniędzy miesięcznych, ani nie będą przychodzić oficjalnie. A tutaj to jest inaczej. Choćby nie zawsze szczerze stosował się do tego, co rzekomo wyznawał. Wszelkie wątpliwości przezornie zachowywano dla siebie. Publiczne wyjawianie ich byłoby szokujące, a nawet mogłoby się spotkać z potępieniem. Dlatego trzeba było oficjalnie powiedzieć nie, nie, nie. Jednakże dzisiaj sytuacja się zmieniła. Człowiek mający ustalone przekonania religijne uchodzi często za kogoś ograniczonego, dogmatycznego, a tu w Polsce raczej nie, bo tutaj wiesz, dewotka musi być, czy wręcz fanatyka. W wielu krajach daje się zauważyć, iż maleje zainteresowanie Bogiem i religią, a rośnie obojętność. No bo jak ma się za dużo tych pieniędzy? O, tutaj te dziadówki w tym sklepie też tak liczyły, jedna na drugą wlazła i liczyły jeszcze pieniądze. A ja mówię, jest cukier? A że nie ma cukru. No to przecież po co one te pieniądze liczą? A się ludźmi nie interesują, kto do sklepu przyjdzie, czy co? A potem jak ten Ireczek mówi, że one tak na niego naskoczyły, że on tutaj nie pił piwa, bo tego ja mówię, bo one się boją, że ten sklep ich wywalał, jak ludzie będą pić piwo. Ja mówię, to po co wy sprzedajecie? I widocznie z tego piwa żyją. Po złotówce mają, a sprzedają po dwa ileś, wiesz. Zarabiają w ten sposób. W zasadzie nie poszukuje się już Boga, bo większość albo nie wierzy, albo wątpi w Jego istnienie. Nasza epoka bywa określana mianem postchrześcijański. Nasuwają się więc pytania.
Jak to się stało, że ludzie do tego stopnia wyrugowali ze swego życia pojęcie Boga? Co przyczyniło się do tej zmiany? Czy są jakieś ważne powody, by dalej poszukiwać Boga? A czy ty wiesz, że w Izraelu nie było ateisty? Nie było nawet takiego pojęcia. Bo to było, to nie to, że tam była teokracja, tylko to wszystko wierzyło w Jahwę. A no widzisz. Poszukaj w Biblii, czy słowo jakiś tam ateista, czy znajdziesz. Nie ma. Następstwa reformacji. Reformacja zapoczątkowana w XVI wieku ogromnie zmieniła stosunek ludzi do władzy. No tak. Czy to religijnej, czy każdej innej. Miejsce podporządkowania się uległości zajęła walka o prawa i o wolność słowa. Mimo iż nie wykroczyła poza granice tradycyjnej religii, niektórzy zajęli radykalne stanowisko, a zaczęli kwestionować dogmaty oraz podstawowe nauki istniejących kościołów. Inni natomiast stracili zaufanie do religii jako takiej, uświadomiwszy sobie jej odpowiedzialność za dziejową za wojny. Odpowiedzialność dziejową za wojny. Niesprawiedliwość i cierpienia. No bo to wiesz, bardzo szybko. Opieprzyć księdza. A czy ciebie, Janek, interesowała religia jako taka? Nie. No widzisz. A księdza opieprzyć to bardzo prędko i bardzo chętnie. No to widzisz, to... To tak? To tak bywa. Już... Jaki skandal? No, że to w ogóle taka ciemnota jest. Ale wiesz, dokładnie o to wam chodzi, nie jest to sprawdzone. Ale wiesz, dlatego, że ciebie rodzice nie nauczyli, nie nauczali i nikogo nie nauczali. Dlatego w takim środowisku, jak tak był wychowany, to mógł nic nie wiedzieć. Słuchaj, moja matka była wielką katoliczką przed wojną, bo była liceum. No to właśnie, właśnie. Jako wielka dama chodziła jako dziewczynka do szkoły Piusta 16 na ulicy Pięknej. No. Jest szkoła specjalna, tak, dla pani. No, no. Tak. A ponieważ nie podobała się ta szkoła, to potem jako już kobieta dojrzała, odeszła, wierzyła w Boga, ale nie chodziła do kościoła. No widzisz, no. Bo miała tak, już właśnie przeszedł do tej szkoły, to ona dostała jakiegoś takiego, wiesz, obrzydzenia. Obrzydzenia, obrzydzenia. Tam ciągle pacierz. Pacierz. I to bezsensowny pacierz, bo żeby to był pacierz. To była z wyższych sfer i po prostu nie przetrafiła. Odrzuciła to, jak widzicie, która jako dorosła kobieta. No, no tak, tak. I widzisz, żeby się urodziła w rodzinie Świadków Jehowy, to ona byłaby od dziecka przy Biblii, a tak przy niczym była, wiesz. No. Praktycznie była ten. Wiedźmy były jakieś, i ona się patrzyła na te wiedźmy. No to więc widzisz, gdyby poszła na taki wernisaż, to zobaczyłaby takie wiedźmy, które tylko lecą do stołu, albo udają, że się sztuką interesują. Nie, nie, dobrze, dobrze, jesteśmy na dobrej drodze. Platerówna. To znana, znana. Znana. Tam jest nazwa napisana. No, no. Tak. I tam jest tablica pamiątkowa. Po tej szkole, bo ona była bardzo ekskluzywna przed wojną. No. Platerówna, a gdzie ona była? Na Pięknej, tam koło no. Konstytucji, tam no. Wiesz, jak się idzie w kierunku na Łazienki. No, no, no. Po tej stronie, nie po tej tutaj południowej, tylko po północnej. Ale to było koło Emilii Plater? Nie. Nie, 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 tylko była nazwa taka. Za tak, tak, tak. Platerówna, no, to była inna. Tablica
tablica, wiesz, pamiątkowa. Czyli, że ludzie byli w samopas pozostawieni, wiesz, i po prostu tak jak i dzisiaj ksiądz też, co to jego obchodzi, mówi o to Słowo Boże, a Słowa Bożego zero. Już w roku 1572 w raporcie zatytułowanym Discover on the Present State of England, Discourse, rozprawa o obecnym stanie Anglii, powiedziano: Królestwo dzieli się na trzy partie: papistów, ateistów i protestantów. Wszystkie są jednakowo popularne, to są dalej cytaty. Wszystkie są jednakowo popularne, przy czym pierwsza i druga, dlatego, że ze względu na ich liczebność lepiej się im nie narażać. Koniec cytatu. Inne źródło ocenia, iż w roku 1623 około 50 tysięcy mieszkańców Paryża było ateistami. Określeniem tym posługiwano się jednak dość swobodnie. W każdym razie reformacyjne dążenie do zrzucenia jarzma władzy papieskiej bezspornie sprawiło też, że na widowni pojawili się ludzie, którzy wystąpili przeciw powszechnie uznanym religiom, jak piszą Will and Ariel Duran w części siódmego dzieła The Story of Civilization, Dzieje Cywilizacji, zatytułowanej The Age of Reason Begins, Początek Ery Rozumu, cytat: Myśliciele Europy, nowa europejska awangarda intelektualna, nie dyskutowali już o władzy papieskiej, debatowali nad istnieniem Boga. Czy w ogóle ten Bóg istnieje? Czyli papież ich nie interesował, Kościół katolicki nie interesował, bo oni z pogardą, gdzieś tak jak to o mamie opowiadasz, prawda? Ona miała swoje takie coś. Doszła sama do takiego wniosku i inteligentną kobietą była, dlaczego nie miałaby dojść do takiego wniosku. Atak nauki i filozofii na osłabienie pozycji chrześcijaństwa złożyło się nie tylko jego wewnętrzne rozbicie, ale też inne czynniki. Wątpliwości co do Boga, religii oraz sceptycyzm narosły również pod wpływem nauki, filozofii, laicyzacji i materializmu. Czyli o, widzisz, o cztery rzeczy masz. Rozwój wiedzy poderwał zaufanie do wielu nauk kościelnych opartych na błędnej interpretacji pewnych fragmentów Biblii, na przykład odkrycia takich astronomów jak Kopernik i Galileusz bezpośrednio zaprzeczyły popieranemu przez Kościół geocentryzmowi, zgodnie z którym Ziemia znajduje się w centrum wszechświata. Kiedy zrozumiano prawa przyrody rządzące światem fizycznym, nie było już potrzeby przypisywać Bogu czy opatrzności zjawisk uznawanych dotąd za niewytłumaczalne. Chociażby takich jak grzmoty i błyskawice, czy nawet ukazywanie się pewnych gwiazd i komet. Z niedowierzaniem zaczęto się odnosić do cudów, w cudzysłowie, oraz ingerencji bożych, w cudzysłowie, w życie człowieka. Wszystko, co wiązało się z Bogiem i religią, nagle uznano za staroświecczyznę. To też ludzie chcący uchodzić za nowoczesnych szybko się od niego odwrócili. Szybko. Tłumnie przyłączyli się do kultu nauki, czczonej niczym święta krowa. Krowa! No to jak Biblia mówi, to z tego Babilonu wody zaczęły odpływać. No to ja, ale jak wcześniej, też kiedyś, to tutaj w Polsce, ta Polska to chyba była najdłużej ta religijna, nie? Bezspornie najdotkliwszy cios zadała religii teoria ewolucji. W roku 1859 angielski przyrodnik Karol Darwin, 1809-1882, opublikował pracę o powstawaniu gatunku. Jednoznacznie kwestionując biblijną naukę o stwarzaniu. Jak zareagowały na to kościoły? Początkowo kler w Anglii, w innych krajach potępił ową teorię, ale sprzeciw ten szybko osłabł. Wydaje się, że nie jeden duchowny dostrzegł w rozważaniach Darwina usprawiedliwienie dla swych skrytych wątpliwości. W dziele The Encyclopedia of Religion, Encyklopedia Religii, powiedziano, iż jeszcze dla życia Darwina bardziej wnikliwi i elokwentni duchowni doszli do wniosku, że ewolucja
jest całkowicie zgodna z Pismem Świętym. Szybko się dostosowywali, jakby się słońcu kłaniali ci, co tyłem do świątyni, 70 starców z palenkami przypominającymi kutasa, kłaniali się słońcu, czyli dzisiaj kłaniają się nauce i ewolucji. Chrześcijaństwo uległo presji naukowców i skwapliwie uchwyciło się popularnych poglądów. W ten sposób podkopało wiarę w Boga. 2 Tymoteusza 4:3-4. Pod koniec XIX wieku krytycy religii przypuścili na nią śmielszy atak. Nie poprzestali na wytykaniu błędów kościołom. Czyli jak szatan szedł dalej, ale też miał rację. I nikt nie mógł szatanowi zaprzeczyć. Podważali, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Podważali nawet podstawy religii, same podstawy. Zadawali pytania w rodzaju, kim jest Bóg? Dlaczego miałby być potrzebny? Po co? Jaka wiara w Boga wpływa na społeczeństwo? Ludwig Feuerbach, Karol Marx, Zygmunt Freud, Fryderyk Nietzsche i inni wystąpili ze swymi koncepcjami z dziedziny filozofii, psychologii i socjologii. Teorie typu Bóg jest jedynie tworem wyobraźni człowieka, albo religia to opium dla ludu, lub Bóg jest martwy, sprawiały wrażenie nowych i pasjonujących na tle nudnych i bezsensownych dogmatów oraz tradycji kościelnych. Wydawało się, że wiele ludzi znalazło wreszcie sposób jasnego wyrażenia wątpliwości i podejrzeń, które od dawna kryli na dnie serca. Ochoczo przyjęli tę ideę niczym nową ewangelię. Wielki kompromis i tak dalej. Cztery osoby tu mieliśmy, takie mądre. Jak zachowały się kościoły zaatakowane? Jak się zachowały i poddane krytyce przez naukę i filozofię? Zamiast stanąć w obronie Pisma Świętego, uległy naciskom. Poczyniły ustępstwa. Nawet w kwestii tak podstawowych artykułów wiary jak stwarzanie czy autentyczność Biblii. Do czego to doprowadziło? Zmalało zaufanie do kościołu chrześcijaństwa i wiele ludzi zaczęło tracić wiarę. Nieudolna obrona kościołów szeroko otworzyła ich podwoje, przez które tłumnie odpływali wierni. No, o to ja to mówię właśnie tak. Babilon Wielki był otoczony, ten starożytny, fosą, znaczy wodą taką, i one odpłynęły do pobliskiego jeziora i wojska medoperskie. Suchą stopą dostały się, zabijając straże pijane, uczta Balcazar. Dla niejednego religia stała się socjologicznym przeżytkiem, czymś pomagającym upamiętnić ważniejsze momenty w życiu, narodziny, ślub i śmierć. Dzisiaj tak jakby ta katoliczka obchodziła urodziny, prawda? Nasi świadkowie, ani mormoni tam żadnych tych rzeczy, ani urodzin, ani imienin nie obchodzą, pieniędzy nie wydają na wódkę. A oni bardzo chętnie. Mnóstwo osób w gruncie rzeczy zrezygnowało z poszukiwania prawdziwego Boga. A po co ten Bóg potrzebny? Skoro tak się rzeczy mają, sama logika każe się zastanowić, czy nauka i filozofia istotnie zadały śmiertelny cios wierze w Boga? Czy niepowodzenie kościołów oznacza, że zawiodła również Biblia? No nie. Na podstawie której jakoby nauczają, czy naprawdę należy dalej poszukiwać Boga? Także to są ciekawe pytania. No, widzisz, jak szatan podchodzi, bo ty mówisz, że Żydzi podchodzą. A ty masz, jak szatan podchodzi. No ale ja mówię o szatanie w dzisiejszych czasach. Nie no też, też. Ja mówię o obecnej sytuacji, że... Ten sam jest szatan. Ten sam. Tylko jeszcze skuteczniej działa. Ten sam. Ten sam jest szatan. Ale się lokalizuje gdzie indziej. No bo dlatego, że on działa jak nie z tej strony, to z tamtej skutecznie. Mówi się, że istnieniu Boga dowodzą dwie księgi. Dowodzą Księga Stworzenia, czyli otaczająca nas przyroda, oraz Biblia. Stanowią one podstawę wiary milionów ludzi żyjących dawniej dziś. Na przykład pewien król z XI stulecia przed naszą erą poetycko wyraził swoje, jak to dawno było, 11 wieków przed naszą erą,
swój zachwyt nad rozgwieżdżonym niebem, mówiąc: niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi Jego dzieło rąk Jego. Była taka pieśń. 19 psalm, werset 2. A w XX wieku imponujący widok naszego globu skłonił jednego z astronautów odbywających lot wokół Księżyca do przytoczenia słów. Zacytował on pierwszą Mojżeszową 1:1. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. To kto to był ten człowiek? Chyba ten Gagarin. No to czyli ateista. Obie te księgi są jednak celem ataków osób twierdzących, iż nie wierzą w Boga. On nawet to chyba na Księżycu to nie Gagarin, tylko może ten Amerykanin. Tak, bo Gagarin to on by ci tam Biblię zacytował. Kurde. Obie te księgi są jednak celem ataku. Tak, tak, oni za werset biblijny z pierwszej Mojżeszowej zostawili na Księżycu. Pierwsi kosmonauci Amerykanie. Obie te księgi są jednak celem ataków osób twierdzących, iż nie wierzą w Boga. Według nich badania naukowe otaczającego nas świata dowiodły, że życie powstało nie w wyniku rozumnego stwarzania, ale przez ślepy traf i chaotyczny proces ewolucji. Tak więc ich zdaniem nie było stwórcy. Stąd nie ma potrzeby zadawać pytań na temat Boga. No właśnie. Ponadto wielu z nich uważa, że Biblia po prostu jest przestarzała, a jej argumentacja nielogiczna, wobec czego nie zasługuje na zaufanie. W rezultacie nie dostrzegają żadnych podstaw do wiary w istnienie Boga. Ale czy ich argumenty są słuszne? Aby z kim moja matka siedziała w jednej matce? No. Rzucyną Winnicką. Rzucyna Winnicka. Aktorka. Chyba w nas. No i? No nic. Bardzo podobno była zdolna ta, bo matka mi mówiła. A ja się pytałem, jaka matka Rzucyna? Ona ją znała, ja chodziła do mnie jako do koleżanki. Księga Stworzenia, Biblia stanowią podstawę wiary Boga. Słowo Boże. Pozdrawiamy panią Winnicką, ale chyba już nie żyje dawno, co? Chyba tak. Chyba nogi wyciągnęła. A!